Dzień dobry, nazywam się Adam Osiński, jestem wolontariuszem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, gdzie się tutaj obecnie znajdujemy. Dokładnie jest to pracownia digitalizacji. Digitalizacja, jak wiemy, jest to, no tak w skrócie, skanowanie publikacji, które mają po obróbce i wprowadzeniu metadanych trafić do internetu. I jest to tak jak dzisiaj już było powiedziane na prezentacji, uwalnianie myśli, tak? Czyli udostępnienie tego, co tutaj robimy, jak najszerszemu gronu użytkowników, z którymi się możemy podzielić tą wiedzą, tym, co tutaj mamy, tymi naszymi zasobami, tak? Można powiedzieć, że to, co tutaj robimy, jest niejako czynnością, którą już wykonywali mnisi w średniowieczu, tylko że to, co oni robili, zajmowało znacznie więcej czasu i było bardziej mozolne, powiedzmy, dłużej to trwało, ale miało, powiedzmy, ten sam cel. Miało to na celu uwolnienie jakby tych informacji i udostępnienie ich szerszemu gronu. Sławomir Żabicki, specjalista do spraw digitalizacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku. Projekt społecznej pracowni digitalizacji, który zrealizowaliśmy dzisiaj, otworzyliśmy ten ostatni etap tego projektu, czyli samą społeczną pracownię digitalizacji, składa się z kilku elementów. Środki, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczyliśmy na system archiwizacji danych. Jest to najnowocześniejszy w Polsce system przechowywania plików, które są bardzo duże, dlatego że to, co tutaj digitalizujemy, przechowujemy dla przyszłych pokoleń w doskonałej jakości plikach graficznych. System archiwizacji, w jaki się wyposażyliśmy, jest oparty o nośnikach Blu-ray. Z takiego samego systemu, oczywiście znacznie przeskalowanego, korzysta m.in. NASA, Boeing, Lockheed Martin, Studio Walta Disneya Pixar, również jedna z największych bibliotek w Hongkongu.